What exactly happened last time you and Takamoto got together? He was trying to pass off forged relics from the Asuka period, and conventional reason doesn't work with Yakuza. But you let him go. And now we're going to have a useful conversation. It's turned out quite nicely. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Dobra, tam zip, bądź cicho. Witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Legend. Jesteśmy w Japonii, konkretnie w apartamencie Nishimury. Chyba gościu się tak nazywa, jak zwykle sobie zapominam. No, mamy się tutaj spotkać z Takamoto w sprawie fragmentu miecza, który znaleźliśmy ostatnio, ponieważ znaleźliśmy podróbę, na to wychodzi, w grobowcu, a oryginał został podzielony na części. I jedną z nich ma Rutland, którego później będziemy ścigać, a jedną z nich ma Takamoto. No i spróbujemy się tę część zdobyć. Dajmy już się Zipowi wypowiedzieć i ruszajmy na spotkanie z właścicielem tego apartamentu. He's in his office, so he won't be mingling. The bartender will hook you up with him, though. Ever predictable. Jak widzicie, Lara jest dzisiaj w zdecydowanie innym stroju. Super. Możemy się przejść. Jak widzicie, nie mogę na razie ani kucać, ani robić przewrotów, ani niczego w tym stylu. Czy ja się tutaj mogę dostać? Bo nie do końca wiem, gdzie ja poszłam. Nie mogę. Dobrze. Na tym etapie też nie ma żadnych znajdziek, więc cóż. Mamy chyba pogadać z barmanem. Good evening. I believe Nishimura-san is expecting me. Ah, Lady Croft. He is in his office down the hall behind you. I will let him know you're coming. Thank you. No i idziemy w takim razie na spotkanie. Z nikim nie mogę tutaj rozmawiać, także to jest taka sprawa. Ruszajmy na spotkanie z panem tego miejsca. Welcome, Lara. You have been enjoying my little party. Totemo tanoshinde imasu, Nishimura-san. When Takamoto arrives, however, it may cause you some inconvenience. Take care. He is a very dangerous man when his interests differ from yours. You'd be amazed how persuasive I can be, even with dangerous men. I am convinced. I am dangerous too, you remember. But please, enjoy the party while you can. Good luck. No dobrze, w takim razie ruszamy. Be brief, Miss Croft. I have many demands on my time, you understand. Of course, Takamoto-san. I am looking for a piece, a sword fragment, in the care of Waseda University, or it was until you stole it. I am not a thief, and you would be wise to avoid such accusations. Then I suggest we skip to the negotiations. I don't have any idea what you are talking about. Of course you do. Just name a price. Miss Croft, are you deaf? I don't know. Let's see. Try begging for your life like you did the last time we spoke. Kurose! Kima sugu yare! No i już do widzenia. Już się skończyły nasze piękne stroje i wszystko. Dobra gościu, bo nie mam czasu. Oj, panowie. Jeszcze wojna klonów, jedna wielka. Basic etiquette. Never arrived at a party empty-handed. Takamoto has no doubt returned to his penthouse.
Do not follow him, Lara. His men will be waiting. His lobby's a death trap. I know you're into those, but it's not really a winning option. If I can't go down, I'll go up. How do I get to the roof? The roof? There is an elevator. Be cautious. There is construction above. I don't know about this, Lara. That's why we have to view the problem from a different angle. Namely, the roof. Nishimura gave me the pass to the lift, and I'm on my way. Dobra, jesteśmy oczywiście w drodze. Możemy sobie zabrać to i owo. Mogę podnieść? Mogę podnieść, dobra. To pozbieram sobie. Apteczka. Apteczka zdążyła mi zniknąć przed oczami. To chyba niedobrze. Spróbujmy jeszcze wejść na górę. Chociaż tutaj na górze raczej nic nie znajdę. I chodźmy w takim razie na dach. Jedziemy. W sumie ciekawa winda, że widzimy jakby miasto, przestrzeń. O, widzę motocykl. Dobra, jesteśmy na dachu. Odd place for a bike. And a nice one too. Well, it's a crime to keep a bike like that locked up on a roof. No dokładnie. Dobra, tu sobie odtorujemy przejście. Nishimura's gonna bill you for that. It's not a party until something gets broken. Dobra, zmieńmy chwilowo broń. That building across the street, that's Takamoto's. He's likely to be on the top floor. This is going to require some creativity. Dobra, zanim, to tutaj chyba możemy znaleźć jakąś znajdźkę. Nie? I don't think this walkway gets much foot traffic. Terribly inconvenient. But I may be able to make use of it. No dobra, to w takim razie wejdziemy tędy. Okej. Okay. Tutaj nic nie ma? No nie za bardzo. To możemy sobie otworzyć. O, proszę bardzo, tutaj będzie znajdźka. Tym razem znajdujemy takie figurki Buddy, tak jakby. Tutaj nic nie ma. Nie tym razem. Dobra, bierzemy linkę. I wchodzimy do środka. Fajne rzeczy będziemy robić. Jest motocykl. Możemy to też chyba nogą rozbijać? Nie, możemy tylko bronią. Chyba w Japonii jest najprościej znaleźć wszystkie znajdźki, przynajmniej mi zawsze. Dobra, bo ja bym chciała sobie obrócić, wiecie. Dobra, widzę już wszystko. No, jak widzicie, Lara ma bardzo ciekawe pomysły. Och, seriously? No, ledwo zdążyłam. Na tym motorze już nie zrobimy tego, jasne. Dobra, możemy zejść na dół, bo tutaj jest znajdźka z tego, co ja pamiętam, więc pójdziemy sobie po nią. Od razu. Ach, ta kobieta to ma naprawdę fajne pomysły. Mamy znajdźkę, możemy wracać w takim razie. Teraz ważne, żeby sobie nie zrobić krzywdy. I lecimy. Tutaj od razu możemy się rozhuśtać. No, a tutaj nie jest fajnie.
Dobra, lecimy. I pięknie. Ach, nasza podopieczna robi naprawdę świetne rzeczy. Bylebym teraz doleciała. Pięknie doleciałam. Obrócimy się i teraz tędy. Tam Zip i Alistair to chyba mają naprawdę nerwice, nie? Z tego co ja robię. Był chyba punkt kontrolny, prawda? Był czy nie było? Nie mam pojęcia. Dobra, i teraz chyba tędy. Możemy się trochę podciągnąć. I obrócić. Super. Niestety mamy towarzystwo. Mamy też pieski. I najlepiej jest sobie wejść na górę, bo... Wow! Bo wtedy te psy nie są w stanie nam nic zrobić. Trochę to słabo, że musimy, wiecie, psy bić. Ale no niestety, one nie są dobre. Okay, it gets worse from here. This is like a Yakuza factory. Then let's see about shutting it down. Dobra, tu możemy pozbierać troszeczkę rzeczy, przynajmniej jakąś apteczkę. Tylko jedna wypadła, no to nic, niech będzie. Tutaj nic, nic. No to wchodzimy w takim razie do środka. I teraz tak, góra, dół, góra, dół. Na razie chodźmy na dół. Kolejna znajdźka przed nami. Okej. I teraz na górę. Where are they? It's not like they don't know you're there. You'll see them when I do. Sprawdzimy jeszcze tutaj. I tutaj chyba dało się przejść tędy. Tak, tam mamy znajdźkę. I tutaj chyba do tyłu. Dokładnie. Dobra, weź to zbierz. Tutaj właśnie była jedna srebrna. Dobra, możemy chyba przeskoczyć tędy. Dobra, to nie było aż tak mądre jak myślałam, ale nie obrwałam jakoś bardzo. Wchodzimy. No tak jak właśnie się spodziewałam, tutaj będziemy mieli wrogów. Dobra, troszeczkę zróbmy sobie... Dobra, bym broń zmieniła. Wybaczcie, że puknęłam w mikrofon. Ale tu jest naprawdę jedna wielka jadka, nie? Strzelamy dalej. Gdzie jeszcze? Super. Z buta. Dobra, chwilowy spokój. Hej, bo to się powinno dać otworzyć. Dobra, to się udało. Hej, otwórz. Dobra, może za chwilę spróbujemy. Te szyby to za chwilę się powybija. No dawaj, no. Nie wierzę, że się nie otworzysz. No właśnie, tu jest znajdźka srebrna. Każda normalna osoba już dawno by się poddała. Spadną te telewizory? Nie, to akurat nie spadnie. Zaraz sobie odturujemy dalszą drogę, tylko najpierw się jeszcze tutaj przejdę. Tego chyba nie otworzę. Tu jest apteczka, możemy zebrać. Tutaj niczego nie ma. Tu jest amunicja. Te szyby możemy sobie powybijać.
Tutaj też już niczego nie ma. Tamtędy weszliśmy. O, tu jest jeszcze znajdźka jedna. Super. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Dobra, chyba możemy się zająć. Tylko weź się, Lara, trochę przesuń. Sru. I sru. I lecimy. She's never cared for TV much. She did them a favor. Maybe now they'll read a book for a change. Witam. Zmienimy broń. Dobra. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. To ruszamy. What a lovely evening to be outside. Uh-oh. You know what that means. I'll get the diamond hydronate. Dobra, chyba damy sobie radę. Tylko tak, wypatrzymy jeszcze jakieś znajdźki ewentualnie. Dobra, tutaj niczego nie ma, także spróbujemy się powspinać już. Tylko czy ja teraz nie zmaściłam? A, bo ja powinnam sobie najpierw chyba to zdjąć. Nie? Jak to nie? No oczywiście, że tak. Dobra. To ruszamy. Chociaż mogłam to zdjąć tamtędy też. Ale niech już będzie. Jesteśmy teraz wyżej. Tutaj niczego nie mamy do zebrania, to wchodzimy wyżej. Pierwszy punkt kontrolny za nami. Ach, to moje piękne skupienie. Dawaj, Lara. I teraz hop. Hop i hop. I teraz co dalej? Co dalej, co dalej, co dalej? Nie mam pojęcia. A, teraz tędy na rurkę. Please don't look down. Heights don't bother me, Alistair. They make me positively nauseous. Like I told her in Bolivia. I'll try my best to keep my chin up, but I do need to concentrate, if you don't mind. Doskoczysz? Proszę cię, dziękuję. Przez chwilę się zmartwiłam, że nie doskoczy. Hop. I teraz tędy. Tam na dole chyba nic nie ma, nie? Ach, ta piękna wspinaczka. Tutaj trzeba będzie naprawdę się pospieszyć. I jesteśmy. I wchodzimy. Pora zmienić broń. Rozwalamy. Gdzie jeszcze? Tam na górze. Dobra. Jeszcze żyjesz? Jeszcze tam jest gość. No, dawaj. Serio? Dobrze. Okej, to skorzystajmy z możliwości wzięcia sobie apteczki, zmienimy broń. Te rzeźby można rozwalać. Dobrze, tutaj chyba przejdę dalej, jeżeli nacisnę drzwi, albo nie.
Nie wiem, bo tutaj jest parę pomieszczeń. O, kolejny srebrny sekret. Nie spodziewałam się w sumie. Tutaj niczego nie ma. Tutaj też nie. A ta też nic nie skrywa, dobra. Te komputery chyba można było rozwalać. Albo i nie można było. Kurde, ja tak liczyłam, że rozwalę. Tylko tak, tu jeszcze były chyba schody na górę. No właśnie, i tutaj też jest jakaś znajdźka plus apteczka. Mamy kolejnego Buddę zwykłego. Tu był granat i to wszystko. Apteczki nie zbiorę. A to mogę rozwalić? Mogę! I bum! I tu jest chyba dalsze przejście. Mhm, mamy punkt kontrolny. Yes. You smell a trap. I do. Be careful. Dobra, możemy zrobić tak. A możemy sprawdzić sobie kamery. Czemu tam jedna rzeźba jest niezniszczona? Wciśnij E. Dobra, możemy wyjść. O, to mnie interesuje. Good thinking. Damy sobie radę, kochani. Nie martwcie się. What's that? It's more modern art than archaeology, in this context at least. As lovely as that is, don't you think it's a little big to bring home by yourself? Just let the lady work, buddy. Gościu, ja tego nie biorę do domu. Ja sobie tylko ułatwiam żyćko. Now that's art with form and function. No i cudownie. Okej, okay, i co teraz? Tutaj nic nie znajdziemy. I've been better. Let's not do that again. Tędy przejdę? Tak. You should not have come here. This is my province, not one of your rotten little tombs. Tell me about the sword, Takamoto. What about it? What is it that fascinates you, Ms. Croft? Let me have a look at it and I'll tell you. Your persistence will be the death of you. Whoa! Panowie! Weź rozwal tych gości. Więcej? Okay, Takamoto split. What next? Catching him. Dobra, bo oni chyba zgubili gdzieś jakąś amunicję. To mogę sobie przesunąć, czy mi się wydaje? Czy to mogę rozwalić? Zdążyłam zapomnieć. Tutaj nie ma niczego. Nie. To mogę na pewno... A, no tak, już mi się przypomniało. I puszczamy. A, powinno się to już rozbić, a się jeszcze nie rozbiło, dobra. To nie szkodzi, zaraz sobie podwiniemy. I do widzenia. Dobra, panowie. Nie wiem, dlaczego nie strzela mi z karabinu. Pięknie. Dobra, weźmiemy sobie w ten sposób. Wiecie co? Przydałaby mi się strzelba. Myślę. Więc pozbieramy sobie amunicję, bo tutaj leżały strzelby. Bo będziemy musieli sobie jakoś poradzić z Takemurą, prawda? Dobra, chyba mam full ammo. Jak nie, no to już więcej nie zbiorę w tym wypadku. Chodźmy. Zanim przejdziemy, to teraz tak. Jest jeszcze jedna zajebista rzecz do zrobienia. O, tutaj też można amunicję sobie zebrać.
Ale mianowicie, jak my stoimy ze znajdźkami? Nie mam jednej srebrnej, gdzieś ominęłam, ale złotą możemy zdobyć w bardzo fajny sposób, a mianowicie, którędy to się powinno iść? Tędy chyba. Zaraz wam pokażę, jak zdobyć złoty sekret. Tylko gdzieś ominęłam jeden srebrny i teraz pytanie, czy ja go jeszcze znajdę, czy go nie znajdę. Chyba go już ominęłam na amen, a bardzo szkoda, bo liczyłam, że uda mi się pokazać wam to całe. Natomiast no, nie wszystko jest możliwe. I mamy, moi drodzy, złoty sekret, złotego Buddę. Spójrzcie sami, jest złoto. Tylko jedno srebro gdzieś ominęłam. Strasznie mnie to denerwuje, bo liczyłam, że znajdziemy wszystkie, ale niestety. Zróbmy sobie jakiś taki zapis, powiem wam tutaj. I ruszamy, moi drodzy, windą. Nie widzę, że się załączyło za wcześnie, dużo wcześniej niż powinno. You have disrespected me. You have broken into my house. You have killed my men. I've simplified your payroll. And now, if you don't mind, I'll streamline your inventory. You speak of this? It is the most prized of my collection. And why is that? I am fond of recovering objects from dead Englishmen. In this case, one of your crusaders. Some have even said the warmonger was one of your King Arthur's knights. I do not know how the fool came by it, for it is clearly far older than the 11th century, when your people lived in huts of mud. And for this reason, you'd rather die than hand it over? No. For this one! Now you'll see your foolishness. O, mamy walkę z bossem. Dobra. Liczyłam, że zniszczymy wieżyczki. Ale musimy wejść wyżej do naszego pana. Ałano! No, tak nie miało być. Dobra. Ałano, gościu! Dobra, zmienimy sobie na tą strzelbę. Gościu! Najlepiej jest wziąć strzelbę. Dobra, bo on... No kurde no! Zmień mi tą broń! No, nie zdążyła mnie. Ta walka z bossem jest w ogóle taka denna. Gość już prawie umarł, nie? Do widzenia. This is it, all right. Did you see what it can do? Yes, Alistair, I did. Ishmara's got a chopper outside waiting for you. Excellent. Tell him he's my new favorite person. Mamy tak czy siak pierwszy fragment. Thank you, Nishimura-san. I'm very relieved to find you here. I am relieving myself too. What about Takamoto? Where is he? It depends on whether he was naughty or nice. We've got a line on James Rutland, by the way. Wanna go together? Absolutely. Africa is among my favorite continents.
Dobrze, moi drodzy, jak zauważyliście, zakończyliśmy kolejny etap w grze. No nie udało mi się znaleźć jednej srebrnej znajdźki, nie wiem dlaczego, nie wiem gdzie pominęłam. Natomiast przeszliśmy rozdział Japonia, spotkanie z Takamoto. Przed nami spotkanie z Rutlandem w Ganie, już w kolejnym odcinku. Ja już tymczasem Wam dziękuję za dzisiejszy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Lecę montować dla Was ten film. Trzymajcie się i do kolejnego. Cześć!